witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Mam dla Was do otwarcia razem ze mną, do otworzenia razem ze mną paczki z ciuszkami. To będzie holubeksowe, są to ubrania z drugiej ręki, czyli rzeczy używane, kupione online. Będą to cztery rzeczy z tego co pamiętam, trzy sukienki i jedne spodnie. Ja jestem mega, mega ciekawa, jak one wyglądają. Nie będę ich mierzyła, więc nie będzie to haul mierzony, ale bardzo chętnie po prostu pokażę Wam, na co zdecydowałam się tym razem, jeżeli chodzi o ciuszki. Także zapraszam do oglądania. Mamy tu paczuchę, ja ją sobie rozcinam i za chwilkę Wam pokażę, co tym razem Alicja zamówiła. Dobra, pierwsze co mi się widzi, to to, że paczka jest bardzo ładnie zapakowana, bo jak widzicie, w foliówki. Ja te foliówki oczywiście później wykorzystuję, także one się nie zmarnują. Tak samo jeżeli chodzi o takie folie, ja to potem używam po prostu jako worek na śmieci, więc nie martwcie się, że ja coś z tymi foliówkami zrobię niezbyt użytecznego. Dobra. Może zaczniemy od spodni, bo spodnie mamy tutaj jedne zapakowane. Są to joggery jeansowe. Dobra, zaraz zobaczymy. Wyglądają na dosyć takie porządne. Nie jest to jakiś mega cienki materiał. Oczywiście pierwsze co to patrzę, czy ja w dupce wejdę, bo ja dolną partię ciała mam po prostu bardziej rozbudowaną. Się no bardziej większą niż górną. No dobra, już Wam pokazuję. Tutaj na górze mamy ściągacz oczywiście. Tutaj widać jeans. Kolor jeansu to tak jak Wam teraz pokazuję właśnie w aparacie. To dokładnie taki. Taki jaśniejszy jeans. Taki, wiecie, lekko tłumiony. Guma jest szeroka, więc fajnie, nic nie będzie uciskała. Także tak. I na dole mamy tutaj taki ściągacz. Bardzo fajnie wyglądają. A jeżeli chodzi o tył, tu mamy tutaj dwie kieszonki, tak? Tak, bo czasami są prowizorki, ale te akurat to są prawdziwe kieszonki. Są dosyć ciągliwe, więc podejrzewam, że powinnam wejść. A jak nie, to na pewno znajdę swoje drugie życie. Aha, i co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? Tutaj na nogawce oprócz ściągaczy mają też suwak. Suwaki mają nogawki, także bardzo mi się podobają, bardzo wydają się być, że będą wygodne. No i ten jeans jest taki bardziej porządny też, wydaje się. Aha, i co najważniejsze, jest to marka chyba HM-u? Tak mi się wydaje. Divided, nie wiem, możecie powiedzieć. Tak. Także pierwsza rzecz. Takie właśnie spodnie. Bardzo mi się podobają. Jeżeli w nie wejdę, to w ogóle mi się mega to będzie podobało. Niby wymiar miałam podawany, niby się zgadzało wszystko, ale wiecie, to jest zupełnie inaczej też jak się mierzy. Dlatego ja też czekam, aż będę mogła w końcu odwiedzać ciuchy i mierzyć, znaczy ja i tak w ciuchach rzadko kiedy mierzę, ale wiecie, możecie na oko zobaczyć. To jest lepsze niż tak wirtualnie. Dobra, kolejna rzecz, ogólnie kolejne rzeczy to będą trzy sukienki. To jest taka wiosenna sukienka, no mega mi się spodobała, powiem Wam szczerze. Ona jest co prawda w rozmiarze L, ale ja ją myślałam, żeby ją związywać w pasie po prostu różowym paskiem albo czarnym paskiem. I jest to taka Hiszpanka w sumie, może być po prostu tak, może być tak na ramionach. Sukieneczka w motyle. Tutaj mamy na rękawkach możliwość związania, regulacji. Jest dosyć taka przyjemna, lekka, ale jeżeli chodzi o materiał, to jest poliester, bo już sprawdziłam, więc mam nadzieję, że nie będę się w niej jakoś mocno pocić w lecie. Ale no, bardzo mi się spodobał ten motyw, wiecie, z motylami. I tak jak Wam wspominałam, ja właśnie planuję ją sobie tak tutaj sobie w pasie paskiem i myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Zapach no taki jest, nie jest ciuchowy, ale jest taki
po prostu, że ta sukienka do kogoś należała, więc na pewno wszystko jak zwykle idzie do prania. Nie, fajnie wygląda, podoba mi się, myślę, że będę zadowolona z tej sukienki. Bardzo lekka, co prawda poliester, ale dobra, mniejsza o to. Kolejna sukienka, ta i następna, to będą już sukienki midi, czyli taka długość, wiecie, do za kolano, do połowy łydki, tak za kolano, przed połową łydki, bo ja jestem wyższa, to pewnie będę miała za kolano. Tej długości trochę się obawiam, bo jak wiecie, ta długość nie jest też dla wszystkich i ona może pogrubiać, jeżeli chodzi o nogi, więc troszkę się tego boję, ale myślę, że warto spróbować. No i tutaj mamy taką sukienkę z firmy Catalina, ale też już patrzę, czy ona w pasie nie będzie. Chociaż nie, może będzie ok, bo myślałam, że w pasie będzie za wąska. Zobaczcie, to jest taka sukienka właśnie z Cataliny. Ojejku, czekajcie, chcę Wam przybliżyć. Tak, z tyłu ma suwak, może najpierw od takich detali Wam. Jeżeli chodzi o materiał, to tak jak tutaj widzicie, jest taki ala prążkowany. Przyjemna w dotyku. I jest, tak jak Wam mówiłam, długości midi. Też mi się bardzo spodobała, nawet zarzucając sobie tą katanę na nią. I właśnie białe trampki, jak zwykle trampki muszą być dopasowane do sukienki. No spodobała mi się po prostu ta sukienka, powiem Wam szczerze. Zobaczymy, jak będzie jeszcze na mnie leżeć i czy w nią wejdę, a jak nie wejdę, to schudnę. I tyle po sprawie, po kwarantannie trzeba się doprowadzać do ładu. I ostatnia sukienka, to powiem Wam szczerze, że to była już sukienka, którą kupiłam tak na zasadzie dobra, zobaczę, bo jest z bardzo takim ciekawym, interesującym, nietypowym i charakterystycznym printem. I też nie wiem jeszcze, jak będzie na mnie wyglądać. I to jest sukienka, już Wam pokazuję, jak. To jest sukienka z rozmiar L w ogóle, ale powiem Wam, że w życiu bym nie powiedziała, że to jest L, bo szczerze, to te wymiary, które miałam podane, to mi bardziej pasują na SM, a nie na L, no ale okej, okay, jest L. Takie są fakty. Asprin Fashion, nie wiem, też nie słyszałam o tej marce. No, ostrz się. No to się nie chce. O, dobra. I ona, słuchajcie, taki ma kolorowy print. Mi, powiem Wam szczerze, mega się spodobała, dlatego że jest właśnie nietypowa, jest charakterystyczna i jest po prostu piękna. Dla mnie jest ta sukienka piękna. Materiał ma sztuczny, już widzę, zaraz Wam powiem najpierw może jaki ma skład. Ale podejrzewam, że też poliester, bo przynajmniej tak w rękach czuć, ale no nie powiem Wam, bo tu w środku nie widzę żadnej metki. O, jest. Wyprodukowana w Turcji, to Wam mogę powiedzieć. I mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o skład, to jest to głównie poliester z dodatkiem elastanu. Ale dobra, słuchajcie, nie to jest ważne, ważny jest print, patrzcie na to. To też jest sukienka midi, będę Wam może pokazywać, a tak, zobaczcie, jaka ona jest po prostu piękna. Zobaczcie, pokażę Wam w całości i na dole ma dwa takie lamparciory. No po prostu tej sukienki byłam najbardziej ciekawa. Myślę, że będzie bardzo fajna, nawet też do tej katany, słuchajcie. Albo do jakiejś skórzanej, czarnej kurteczki. No myślę, że super będzie wyglądać. Bardzo fajna. Z tyłu ma suwak. Także fajnie, bo będzie można ją łatwo sobie nałożyć. No i ta sukienka myślę, że jest hitem dzisiejszego zamówienia. I z tej sukienki myślę, że będę chyba najbardziej zadowolona. A co najśmieszniejsze, powiem Wam szczerze, że ja nad tą sukienką się najdłużej zastanawiałam, a teraz patrząc na te rzeczy, to myślę, że to jest najlepsza rzecz, która była w tym zamówieniu. Także tak, kochani, tak wyglądają dzisiejsze moje łupy. Jak widzieliście, było ich 4. Dajcie znać, czy któraś z tych rzeczy Wam wpadła w oko. Dla mnie najciekawszą rzeczą jest ta sukienka, dlatego że ma nietypowy właśnie print. I ten wzór po prostu mnie mega urzekł. Jest bardzo fajna. No i co, moi kochani, w tym zamówieniu miałam 4 rzeczy. Tak jak Wam wspominałam, ja wolę chodzić do ciucha i kupować
normalnie raz, że wychodzi mi to dużo taniej, dwa, że mogę tą rzecz dotknąć, mogę zobaczyć, mogę ocenić po mniej więcej przynajmniej wielkości, czy będzie ok. A tak, wiecie, jak zamawiacie online i zamawiacie od osób prywatnych, no to wiecie, nie macie rękojmi, musicie sugerować się wymiarami, które Wam podadzą. Nie zawsze one są też adekwatne do tego, do ciucha. No mi jeszcze się na szczęście tak nie zdarzyło, ale zdarzyło mi się tak, że dana rzecz po prostu po nałożeniu niekoniecznie mi się podobała, no i musiała iść w dalsze ręce i rzecz dla mnie była po prostu stracona. Więc tak, mam nadzieję, że te rzeczy będą pasować. I tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek hololumpeksowego online Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście na kolejne filmiki. Do zobaczenia, do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia. Pa!